Cześć. Cześć. Kłaniam się, widzic już. Miło. Aniu, mam tu dla ciebie wodę, jakbyś chciała. Bardzo. Albo Red Bulla. Wodę. Okej. Tak. Rzuć sobie po prostu z tyłu i dobra. Tyle. To jak to działa? Musisz zamknąć pasy. A, drzwi są zamknięte. Tak. Pasy jeszcze do tego. I o, tu mam takie przełączniki, wtedy to jeździ do tyłu. Okej. Tak. Jedziemy dzisiaj golfem. Ale za każdym razem jest inny samochód. Często mam różne, bo współpracuję z firmą Cylindersi, którzy wypożyczają samochody. Mam różne fajne auta, a dzisiaj dostałem Golfa, który myślałem, że jest taki sobie, ale jeździ się w sumie świetnie. No dobra. No. Ale proszę Państwa, dzisiaj będzie samochód nie sportowy, ani nie limuzyna, tylko ciężarowy. Będziemy mieli potworną ciężarówkę. To jest to, co dla Was przygotowałem. Ania Franczak, proszę Państwa. My będziemy dzisiaj rozmawiali o śmierci. To nie wiem, czy to będzie aż takie ciężkie. No ja nie wiem, co jest cięższego od tego niż umieranie. No tak. Wydawało mi się, że nie wiem, jeszcze jakiś potworny ból, rozdarcie i wojna. Może tylko to może z tym konkurować. No to zdecydowanie. No, także my tu sobie sportowym autem, a tu tak naprawdę wsiedliśmy do ciężarówki. Taką wymyśliłem sobie tutaj alegorię, czy nie wiem, czy to dobrze nazwałem. No, no nieważne. Zobaczymy, czy tak będzie. Proszę Państwa, Ania zajmuje się takim, ma taką stronę Instytut Dobrej Śmierci. .pl. To jest w ogóle oksymoron dla mnie. No to jest ciekawe. Czasami ludzie mówią, że to jest oksymoron, albo to nie można połączyć tych słów. Nie jestem pewna. Nie, no można wszystkie słowa połączyć, natomiast jakby no jednak umówmy się, że to jest coś, czego chyba się najbardziej boimy. Czy ty zgadzasz się z taką tezą, że wszelki strach tak naprawdę kończy się na strachu przed śmiercią? Jest taka teoria. Tak, tak. I pewnie jest dużo sensu w tej teorii, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy tak naprawdę jest. Myślę, że sporo osób może boi się bardziej na przykład cierpienia niż samej śmierci. Ja miałam takie szczęście, że poznałam kilka osób, które tuż przed swoją śmiercią były zupełnie spokojne i pogodzone. Więc dla mnie takie określenie dobra śmierć to jest coś, co jak najbardziej istnieje. Mi się wydaje, że jedyną dobrą śmiercią to może być zasnąć i obudzić się w Valhalla dla hedonistów. Natomiast jednak z tego co wiem, to ta śmierć przy zasypianiu to też zazwyczaj nie jest tak, jak się ludziom wydaje, że ktoś zasypia, tylko się po prostu ktoś nagle przebudził, dusił się, dostał jakiś zawał i tak dalej. To chyba też nie jest wcale taka super śmierć. No to dobrze, no aha, bo jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy. Ty się też zajmujesz jakby odprowadzaniem ludzi na tą, na, no żegnasz ich, ty jesteś w ostatnich, nie wiem, godzinach ich życia, minutach? Bardzo różnie, wiesz, no to myślę, że teraz mówisz o tym zawodzie duli umierania. Tak. To jest coś, co na przykład po niemiecku się nazywa Sterbebegleitung i to dosłownie znaczy... Sterbe?
Sterben to jest... Sterben umierać? Tak. Sterben. I Begleitung to Begleitung. Jest towarzyszenie. Sterben Begleitung. Wy to macie w tym niemieckim, zawsze sobie weźmiecie 2-3 słowa i zrobicie z niego jedno. No, trudne, tak. Trudne i też prostackie. My to w polskim nazywamy osobno rzeczy, a nie Sterben Begleitung. No, to jest to. To można powiedzieć towarzyszenie w umieraniu. Nie wiem, jak dokładnie to tłumaczyć na język polski. W każdym razie tu nie chodzi o właśnie ostatnie... My mówimy na to kostucha. Nie, przesada to nie jest to. Chciałem wymyślić żart, nie udał się. Dobra, ale ja będę wrzucał durne żarty, wiesz, bo tak, tu jest tak gruby temat, że ja nie przejdę przez niego na poważnie, żeby ale było jasne. Ale nie musimy w ogóle na poważnie. Begleitung. Tu nie chodzi o te ostatnie, nie wiem, sekundy albo minuty, zanim ktoś umiera, tylko te ostatnie dni, tygodnie, miesiące, kiedy masz osobę, powiedzmy, chorą albo bardzo starą i masz całą jej rodzinę i oni wszyscy razem chcą się trochę przygotować na to, co przed nimi. Chcą się dowiedzieć, jak to może wyglądać, jakie symptomy mogą się pojawić, ale też chcą razem mówić o tym, na przykład, gdzie ta osoba chce być pochowana. No i czasami jest łatwiej, jeśli ktoś ze zewnątrz trochę pomaga przy takich rozmowach, bo we większości rodzin się nie rozmawia o takich rzeczach. Są też rodziny, w których się totalnie otwarcie mówi o takich tematach, ale myślę, że to jest raczej takie rzadkie. Większość ludzi ma takie, o wow, jak w ogóle można rozmawiać o tym i można. No, można pewne rzeczy też planować, nie? Że ktoś na przykład chce, żeby być pochowany w konkretnym miejscu, albo mówić o tym, że ma być kremacja, czy nie. To są rzeczy, o których no dobrze, jeśli bliscy coś wiedzą o tym, bo prędzej czy później, kiedy przyjdzie ta sytuacja, to wszyscy będą totalnie... no, pojawi się wtedy milion pytań. I jeśli wcześniej trochę rozmawialiśmy o tym, to no to potrafi trochę wnieść więcej spokoju w taką sytuację. Ty byłaś obecna przy samym momencie odejścia ludzi? Ja byłam wiele razy, miałam dużo kontaktu z osobami właśnie w tych ostatnich tygodniach, dniach, godzinach, ale jeszcze nie byłam nigdy przy samym momencie zgaszenia światła. Czasami to też jest takie trudne do określenia, czy to właśnie, czy ta osoba jeszcze jest z nami. Często jest tak, że na przykład rodzina wychodzi na kilka minut i dokładnie w tej chwili ta osoba umiera i potem wszyscy wrócą i czasami wtedy mają takie duże wyrzuty sumienia, że przegapili ten moment, ale no, dla mnie dużo wskazuje na to, że to jest jednak coś, na co mamy trochę wpływu, w sensie, że niektóre osoby aż czekają na ten moment, kiedy w końcu są sami przez kilka minut. Naprawdę? Jest bardzo... Czemu? Wiesz co, nie wiem, ja to sobie tak... Słoniami są? Słonie tak podobno robią, że... odchodzą od stada, żeby odejść w samotności. Gdzieś, gdzieś tak słyszałem, że to jest taki słoniowy zwyczaj, dlatego zapytałem, czy są słoniami. Ja myślę, że jesteśmy po prostu wszyscy bardzo różni. Ja myślę, że można to porównywać do takiego pytania, jak się w ogóle żegnamy w życiu, bo... Ja prawą ręką się żegnałem, ale... Ale lubisz się żegnać tak bardzo emocjonalnie, czy raczej mówisz, no to cześć, do zobaczenia? Wiesz co... Kiedy wiesz, że kogoś teraz przez długi czas nie widzisz. Aha, nie, no to raczej emocjonalnie, no. No, i są osoby, które na przykład, nie wiem, długo się ściskają, potem przyjeżdża pociąg i tam machają i tak dalej. Jest to takie bardzo emocjonalne pożegnanie się. I są, kiedy ktoś ruszy na jakąś podróż na przykład. I są osoby, które mówią, to jest dla mnie w ogóle za dużo. Ja się żegnam z tobą na spokojnie w domu i potem sama jadę na dworzec i siadam do pociągu, bo jeśli ty tam będziesz stał i płakał przy tym peronie, to ja w ogóle nie...
będzie mi strasznie trudno w ogóle. To nie będę mógł odjechać. Dokładnie. Okej. Okay. I myślę, że to może to jest powód, ten wyjście, żeby nigdy nie umierać. Nie jechać na peron. No, no trudno, że z tym umieraniem popędzić, że później ten pociąg przyjedzie. Jezus Maria. A myślisz, że jest szansa, że nie będziemy kiedyś umierać? To jest w ogóle, nie wiem, beznadziejne, czemu ktoś coś takiego wymyślił, w ogóle coś okropnego. No, są różne takie grupy badaczy, które właśnie badają to, żeby życie przedłużyć w nieskończoność. Ja myślę, że to się nigdy nie uda, a jeśli to kiedyś w dalekiej, dalekiej przyszłości, ale sama bym w ogóle nie chciała tego, w sensie jest mi to totalnie obce, takie... Naprawdę? No, bo wyobraź sobie, że masz na tym dziwnym świecie być przez kolejne 5000 lat. To 5000, to krótko, za 5000 znowu się coś skończy. Ja wyobrażam sobie bardziej, że jestem nieprawdopodobną energią, która może być we wszystkich czasoprzestrzeniach, kontrolować je w pełni i podróżować sobie wszędzie w każdy dowolny sposób, w jaki tylko chcę, pod każdą dowolną postacią, jaką mi się tylko zażyczy. A może właśnie tym jest śmierć? Może dokładnie to się wydarzy wtedy. A ty masz, jesteś osobą wierzącą? Masz jakiś w ogóle, nie wiem, cokolwiek pomysł na to, co po tym? Nie mam konkretnego pomysłu. W sensie osobą wierzącą zależy, jak to definiujesz. W sensie, no, czy masz jakiś albo swój własny pogląd na to, albo jakiś tam taki systematyzowany, są różne religie, bardziej znane, mniej znane, a może swój własny pomysł, a może, wiesz, ciekawą książkę przeczytałaś i tam ci się spodobało, no nie cokolwiek. Nie jestem związana z żadną religią, jestem po apostazji, to po prostu to, co mi zaoferowały religie, ja się nie odnalazłam w tym, ale jak najbardziej jestem osobą wierzącą w takim sensie, że dla mnie pomysł, że tylko ten materialny świat jest jedyne, co jest, to jest dla mnie absurdalne. W sensie dla mnie to jest absolutne, oczywiste albo jasne, że jest więcej, ale też mam taką zgodę na to, że nie mogę wiedzieć, co to jest w tej chwili. W sensie nie mam jakiejś takiej konkretnej... Na to absolutnie zgodę. A jak to jest u ciebie? Że nie wiem, no, ale tak naprawdę chciałbym być Bogiem i móc wszystko kontrolować i podróżować ze wszędzie i żyć wiecznie, szczęśliwie, badając i tworząc nowe platformy i wszechświaty. Tak bym chciał. Natomiast jedyne takie, co sobie uknąłem, takie coś, co gdzieś się mieści w ramach czegoś rozsądnego, to jest, że cóż to za pomysł, że skoro raz dostałem świadomość, miałaby się ona nigdy więcej nie pojawić. Tego nie zrozumiałam. Że co to za pomysł, no bo mówię, to jest odpowiedź na to, jak ludzie mówią, że nic nie ma i że jest wyłączone światło i koniec, tak? To ja mówię, a cóż to za pomysł, że skoro raz pojawiła się moja świadomość, to nigdy więcej miałaby się nie pojawić. To jest dla mnie takie coś, że no to co, no, ale co, raz się pojawiła i nigdy się i więcej nie pojawiła? No to też pytanie, ale... Byłaby szkoda, gdyby zniknęła po prostu. No właśnie. Słuchaj, nie byłaś przy tych, przy samych momentach odejścia. Ty, jak na ciebie w ogóle reagują rodziny i na ten w ogóle, gdzie twoja, że tak to nazwę, usługa jest oferowana, w którym miejscu, w szpitalu na przykład mówi się, bo twój zawód to jest w ogóle w Polsce jest totalnie niepopularny. Gdzie? Wiesz co, no, ja głównie działam edukacyjnie, w takim sensie, że ja prowadzę warsztaty i szkolenia dla osób, które chcą się dowiedzieć więcej o tym, jak właśnie wygląda ten proces umierania, co się dzieje z ciałem potem, co wszystko trzeba zrobić, na przykład całego tego, co można zrobić, zanim przyjedzie zakład pogrzebowy. I takie szkolenia prowadzę we Warszawie, w różnych miastach, też online. No i czasami kontaktują się ze mną rodziny i chcą, żebym ja przyjechała do nich
i z nimi na spokojnie usiadła i im to wszystko tłumaczyła. Ty też w hospicjach bodajże pracujesz, tak? W sensie, zanim ruszyła ta cała pandemia, to byłam wolontariuszką w hospicjach, a teraz jest czasami tak, że różne hospicje mnie zapraszają na szkolenie, żebym z ich personelem prowadziła jakieś warsztaty. No i co zapomniałam dodać, właśnie kiedy pracuję z rodzinami, to czasami to jest też związane z tym, że ja później na przykład prowadzę ceremonię pogrzebową dla tej osoby, albo pokażę tej rodzinie, jak oni mogą to sami robić, jeśli chcą to sami robić. Czyli to jest dla tych, którzy nie korzystają z usługi księdza? Niekoniecznie. Bo też czasami korzystają? Mi się wydaje, że w wielu rodzinach są różne potrzeby, nie? Jest ta jedna osoba, która, dla której jakaś tradycja katolicka na przykład jest ważna, a są inne osoby, które chcą świecki pogrzeb i wtedy masz ten dylemat, jak to, co teraz robić, nie? Żeby każdy jakoś był zadowolony. No chyba to powinno się zrobić wedle życzenia umierającego, czy nie? Czy się mylę? No ale wiemy o tym tylko, jeśli wcześniej o tym rozmawialiśmy. Wiesz, i tutaj wracamy do tego wcześniej, że skoro w wielu rodzinach się nie rozmawia o takich tematach, no to kiedy się nagle pojawia na przykład śmierć, to wszyscy są w takim stanie, że w ogóle nie wiedzą, co zrobić. To jeżeli ktoś zaczyna współpracę z tobą, tak, że tak to nazwę, w odpowiednim czasie, to jak to wygląda? Na przykład powiedzmy, babcia jest w hospicjum i tam się dowiedzieli, jest taka osoba jak ty, nie wiem, powiedzmy wnukowie albo rodzice i oni dzwonią do ciebie i ty się z nimi spotykasz, i oni mówią, no tak, no babcia już wszystko wskazuje, że w przeciągu miesiąca odejdzie. I jak wygląda ten, od czego ty zaczynasz w ogóle z nimi rozmowę, jak to w ogóle... No to zależy od tego, czego oni potrzebują, jakie oni mają pytania, bo może mają pytanie, że co jeszcze możemy zrobić, w sensie, czy jeszcze możemy ratować babcię. Oczywiście ja nie jestem lekarzem. No więc właśnie wydaje mi się, że to nie pytanie do ciebie do końca. No właśnie, do mnie zazwyczaj się... A pytają się o to też. Masz rację, że raczej z takim pytaniem nie przychodzą do mnie. Pytanie jest czasami właśnie, co możemy teraz jeszcze robić dla niej? Czy na przykład ona jest już nieprzytomna? Czy możemy już, czy ona nas słyszy? A więc taka jedna rzecz, którą zawsze możemy robić, jest być z tą osobą i stworzyć jakąś taką dobrą, spokojną atmosferę. No, przez to, że na przykład, nie wiem, puszczamy jej ulubioną muzykę. Może zadbamy o to, żeby zawsze było świeże powietrze, albo jakiś dobry zapach, żeby tą osobę dotykać, głaskać, jeśli mamy taką relację z nią, że to jest okej. W sensie takie zdanie, które czasami pada w kontekście medycyny na końcu życia, że oj, już nic nie możemy dla pani robić, nie? Że to zdanie w ogóle nie ma sensu, bo zawsze można robić coś dla drugiego człowieka. Zawsze można mówić miłe rzeczy, zawsze można być obok i tak dalej. I czyli, przepraszam, o tak się zapytam. Ile w ogóle, ile takich przypadków ty prowadziłaś? Wiesz co, ja to robię tak teraz od roku mniej więcej, w tym zakresie i tak mniej więcej raz na miesiąc mam sytuację. Czyli ty tych przypadków masz 20 w życiu, 15, 12, 10? Nigdy tego nie policzyłam. Ale to nie są setki. Nie, to nie są setki. Myślę, że też te przypadki, w których ja się w ogóle tak najwięcej uczyłam osobiście, to były te sytuacje w mojej własnej rodzinie.
kiedy umierali osoby w mojej własnej rodziny i byłam bardzo blisko tych procesów. Aha. I no i wtedy sama jakoś doświadczyłam, jaki jest spokój, gdzie my w ogóle jesteśmy? A gdzieś, nie wiem, byle gdzie, ale wiesz co, ja tak zjechałem, bo zrobimy na sekundę przerwę. Ja po prostu muszę sobie przetkać nos tym takim dobra, płynem chyba i tak. Jeszcze nie byłam. Ja chyba też nie, ale po prostu zjechałem tak, żeby był spokój. Proszę Państwa, sekundka przerwy i już wracamy. Bach mówi o tym, że ten, że właśnie nabiał to w ogóle nie jest to za dobry. Przegadaliśmy chwilę moją alergię, ale nie o tym dzisiejsza jest rozmowa. No dobra, więc ty miałaś tych przypadków na razie powiedzmy, że 10 czy może no kilkanaście. Tak, nie wiem, 30, 40 osób. Aha. Byłam blisko właśnie. O kurde, to już jednak dużo. To już jednak sporo. Dobrze, przejdźmy może nawet do takiego tego podstawowego twojego szkolenia, o czym ty mówisz to, że w tym szkoleniu, że umarła osoba i co się dzieje w właśnie co ludzie powinni zrobić, bo ja wiem też, że tak powiem, z takiego lekkiego researchu na twój temat, że kiedyś jeszcze ta nieżywa osoba pozostawała czasami w domu nawet dzień, dwa, teraz od razu trupa się zabiera po prostu. No są niektóre rejony w Polsce, gdzie nadal to funkcjonuje, znaczy osoba po śmierci zostaje w domu, rodzina się opiekuje ją, sąsiedzi przychodzą, są jakieś rytuały wokół tego, tak zwane puste noce na Kaszubach albo na Podlasiu. Są takie rytuały, które jeszcze częściowo funkcjonują. Właśnie, że nie ma od razu tego dystansu, że ta osoba znika, tylko właśnie zostaje jeszcze przez jakiś czas w otoczeniu rodziny. I no, na co ja rozmawiam na swoich szkoleniach, to są sporo tematów. Z jednej strony wszystko to, co się dzieje w tym czasie przed śmiercią, w sensie jak w ogóle możemy rozpoznać, że ktoś umiera, jakie są takie sygnały ciała, które nam pokazują, że to się dzieje. Potem ten cały temat, co się dzieje. No to jakie są, to umówmy to tak z grubsza. Okay. Jakie są pierwsze sygnały, no bo taki najbardziej, co ludzie znają, pulsu nie ma. Aha, w sensie jeśli ktoś już nie żyje, nie? No ale tak. Ja teraz mówię o tym, jak można się spodziewać tego, że to się zbliża. Aha. No, że ktoś idzie, już jest bardzo blisko do końca swojego życia. To jakie to są sygnały? No jest sporo sygnałów i te pierwsze są takie trudne do wyłapania, które mogą się pojawić właśnie kilka tygodni albo miesięcy przed śmiercią, że ludzie się zaczynają tak wycofać z życia, że zaczynają się coraz mniej interesować po prostu tym, co się dzieje. Że się zaczynają tak jakoś wracać do środka w jakiś sposób. Okej. Okay. Czyli są tacy... no ale czy to nie jest po prostu tak najzwyczajniej w świecie też swego rodzaju zmęczenie? Może to jest jakiś rodzaj zmęczenia, że ktoś jest zmęczony po prostu życiem. No albo tym, że po prostu, nie wiem, choruje, że źle się czuje, że no bo różne są powody od chodzenia, ale bo wiesz, no moja babcia na przykład jest już od iluś lat, nie kojarzy za dużo. No i ona właściwie już mało czym się interesuje, natomiast w ostatnim czasie przeszła dwa zapalenia płuc w wieku 97 lat i to przeżyła. I ona cały czas żyje i rzadko mnie pozna, rzadko pozna kogoś z rodziny. Zdarzy się to, to jest jakby, wtedy o tym mówimy, że o, babcia nas poznała, no nie? Jak rozmawiam na przykład z mamą, że była u babci, to to mówimy sobie, że jeżeli dobrze się
czuje, to nas poznała. No ale mimo tego jej wycofania, to równie dobrze ona jeszcze może parę lat żyć. Tak, no jeśli ona jest osobą tak starą, z demencją, no to tak. W ogóle czym jest demencja, nie? To też nie wiemy, że może to jest w ogóle taki bardzo powolny, długi proces wycofania się z tego życia. Nie wiem. Więc jedno to jest to wycofanie się, następnie tak, jakieś... No, to może być taki pierwszy, jeden z takich pierwszych sygnałów, że, albo że taki już bardziej wyraźny sygnał może być to, że ktoś już nie chce jeść. Że ktoś odmawia jedzenia i to u większości osób w tych ostatnich tygodniach, dniach, nie u wszystkich, ale w ostatnich dniach i godzinach raczej u wszystkich jest tak, że ciało już w ogóle nie chce jedzenia, nie? Że ciało nawet nie potrafi już skorzystać z tego jedzenia, bo metabolizm już jest tak inny, że to nie działa, to przetrawienie. Rozumiem. I to jest na przykład taki punkt, w którym z mojej perspektywy bardzo brakuje edukacji, bo większość ludzi o tym nie wie, że to jest normalne, że w tych ostatnich dniach przedśmierza ludzie nie jedzą. I często wtedy rodzina tak bardzo próbuje właśnie namawiać albo nawet zmuszać te osoby do tego, żeby jadła. Z braku wiedzy, że to jest normalne. Jeszcze bliżej śmierci zmienia się temperatura stóp, rąk, zmienia się temperatura całego ciała. Spada, rozumiem. Spada, tak. Czasami najpierw może być gorączka, w sensie to się też może tak zmienić, mogą się zmienić kolor skóry, mogą się robić takie niebieskie trochę paznokcie, może się zmienić twarz, rysy twarzy, więc jest sporo takich znaków, które właśnie pokazują, okej, teraz niewiele czasu zostało, a jeśli na przykład ktoś wie o tym, że takie symptomy mogą się pojawić, no to wtedy jest w stanie rozpoznać, że to jest to i nie będzie aż taki, jak się mówi, confused, taki zakłopotany, o co się teraz dzieje, nie? Że na przykład, że w pewnym momencie się zmieni rytm oddechu. On jest szybszy czy wolniejszy wtedy? Różnie, on może być bardziej płaski, może być nieregularny, mogą się robić długie przerwy w oddechu. Aha. Może się pojawić taki rytm oddechu, który się nazywa chain Stokes breathing. Jak? Chain Stokes. Chain Stokes. To jest chyba pan Chain Stokes, który to odkrywał albo opisał. Aha, chain Stokes breathing. Tak, i to jest taki bardzo specyficzny rytm oddechu, że najpierw jest takie płaskie i wolne, potem szybkie i głębokie oddychanie i potem płaskie i wolne i potem przerwa. I potem to się powtarza. To możesz sobie na YouTubie, są nagrania dźwięku tego, jeśli Cię to interesuje, możesz sobie to odsłuchać. Wystarczy mi się, że wystarczy mi na dzisiaj tej rozmowy. Tak, wiesz, ale to jest tak, że czasami ja na przykład czasami przygotowuję rodzinę, albo ktoś jest na moim szkoleniu i ja pokazuję, zobacz, może pojawić się takie i takie rodzaj oddychania. No i później, po śmierci, te osoby do mnie dzwonią i na przykład mówią, Boże, jak dobrze Ty mi mówiłeś, że może się pojawić taki oddech, bo on faktycznie był i wtedy ja to rozpoznałem i wiedziałam, aha, wiem, co się dzieje. A gdybym nie wiedział, czym to jest, to ja bym totalnie spanikował. A te chain stone czy Stokes? Stokes. Co to jest Stokes po angielsku? To jest nazwisko tej osoby, która... Tak, mówiłaś, ale myślałem, że Stokes też coś znaczy. No nieważne, nie te chain Stokes breathing to na jaki czas się pojawia przed śmiercią? No, to już są ostatnie godziny, tak? To są już te ostatnie 24 może godziny. Aha. Maksymalnie, nie wiem, 48, ale to jest już taki znak, że to jest już bardzo blisko. Aha. I wiesz, to jest taki feedback, który ja bardzo często dostaję, że ktoś mi mówi, jak dobrze, że Ty mi wcześniej mówiłaś o pewnych rzeczach, nie? Że ja wtedy, kiedy to zobaczyłam albo kiedy to usłyszałam, to ja to mogłam to rozpoznać i nie byłam totalnie w szoku, bo byłam
bez braku wiedzy, co się teraz dzieje. I to jest tak naprawdę sednem tego, co ja robię. Nie? W sensie ja ja działam jako edukatorka o różnych tematach związanych właśnie z umieraniem, ale też z żałobą. Jakie może to być doświadczenie, kiedy ktoś, kogo kochamy, albo kto był dla nas ważny, zmarł i jakie to, co się z nami wtedy dzieje, bo to może być tak różnie. I wiecie, sami ludzie mają taki bardzo uproszczony pomysł, właśnie, że to ktoś jest smutny i to powinno maksymalnie trwać rok i potem trzeba się ogarnąć i być silnym. I takie to stwarza ogromną presję, jeśli mamy właśnie taki konkretny pomysł, jak powinniśmy zachować się, kiedy straciliśmy kogoś. Czyli po prostu ty mówisz w tym przypadku, to jest różnie, to wygląda różnie w zależności od różnych osób i tyle, nie przejmuj się, jak to przeżywasz, bo przeżywasz to na swój sposób i każdy ma prawo, tak? Tak, w taki bardzo piękny sposób streściłeś tak naprawdę wszystko, co ja mówię. Uh-huh. Nie, serio, to jest centrum tego, nie, że uh-huh. jesteśmy wszyscy różni. Uh-huh. I przeżywamy stratę i życie różnie. No, Wiesz co, ja ci opowiem, miałem bardzo dziwne doświadczenie jedno przy śmierci mojego wujka, który był takim wujko-dziadkiem, właściwie to był dziadek, bo to był mąż siostry mojej babci, bardzo fajna i bardzo ciepła osoba i ja miałem takie coś, że jak byłem w tym miejscu, w takiej tam jakiejś kaplicy, w której wystawiali ciało, ja już nie pamiętam, czy ono było odkryte, czy nie, ale słuchaj, ja dostałem chyba raz w życiu w takiej sytuacji, wiecie, ja dostałem panicznego śmiechu. Mhm. Zacząłem tak się śmiać i ja nie wiedziałem, co mam zrobić do jasnej cholery, bo ludzie stoją, a ja po prostu myślałem, że padnę ze śmiechu, ale tam nie było ani jednej rzeczy, która mnie śmieszyła de facto. To jest coś takiego, jakbyś, nie wiem, tego psikania dostała, po prostu to, nie wiem, nie dlatego, że zażyłaś tabakę, to jest po prostu psikasz, bo psikasz. I ja zacząłem takie coś, ja nie wiedziałem, jak to zdusić, jakoś to w końcu się udało. I potem, jak byłem nad grobem, to się poryczałem. Ale w ogóle ten śmiech, skąd się ten śmiech wziął? W ogóle tam to nie było, że ja zobaczyłem coś śmiesznego i tam w ogóle tak jak, wiesz, zażyłbym jakiś środek, który wywołuje śmiech. No się ciało potrafi robić najdziwniejsze rzeczy w takich sytuacjach. Nie? U niektórych chodzi właśnie taki atak śmiechu. Może to też być krzyk albo... W sensie to jest coś, teraz jak cię słuchałam, jak to opisałeś, jak gdybyś w ogóle nie miał kontroli nad tym, tylko jak gdyby twoje ciało po prostu tak samo coś takiego zrobiło. No tak, dokładnie tak to należałoby nazwać. Mm. Tak, to jest normalne. A co ty... Masz więcej kontaktu z rodziną, czy masz więcej kontaktu z tą osobą umierającą? Więcej z rodziną. To miałam do tej pory chyba tylko dwa razy, nie trzy, że się spotykałam z osobą, która właśnie sama miała na przykład diagnozę raka i wiedziała, że zostało jej niewiele czasu, ale zazwyczaj kontaktuje się ze mną rodzina. Czasami właśnie w tym czasie umierania, ale najczęściej dopiero później. No na przykład kiedy trzeba przygotować pogrzeb, albo czasami lata później, jeśli ktoś mówi, że nie lata, czasami lata, czasami miesięcy, jeśli na przykład ktoś mówi, no zmarła ta i ta osoba, na początku wszyscy to zrozumieli, mnie pocieszali i tak dalej, ale teraz wszyscy uważają, że to zbyt długo trwa. No i ja, że coś ze mną jest nie tak, że cały czas
nie radzę sobie. I to jest z mojej perspektywy takie straszne w tej obecnej kulturze, że mamy takie mega wysokie oczekiwania, że ktoś musi funkcjonować, że ktoś musi jakoś uczej wrócić do pracy. No bo cholera jasna, no musimy kupować produkty, żebyśmy wszyscy nie umarli, no musimy coś jeść, no. Ja mnie nie dziwi, że jednak są pewne wymogi. No jak tak wszyscy by się wzięli i rozłożyli w tej żałobie, no to w ogóle można w ogóle zakończyć tutaj jakby całe istnienie rasy ludzkiej. No, no ale może jest jakieś spektrum między być mega twardym i funkcjonować i kompletnie się rozłożyć. Aha. Myślę, że jeśli ktoś sobie w ogóle nie pozwala na ten smutek albo na właśnie te różne emocje, no to prędzej czy później wtedy się rozłoży. Że to wyjdzie mu bokiem. Tak, no u mnie na przykład na maksa tak było. Nie? Kiedy ja byłam tak świeżo w żałobie, to ja od razu do pracy, po prostu działać, no. I starałam się jakoś udawać, że nic się nie stało i po prostu być taka dzielna. I kilka tygodni, kilka miesięcy później miałam totalny kolaps. W sensie to był zły pomysł, żeby... Ale jesteś przekonana, że to jest zły pomysł? Bo na przykład dla mnie, nie mówię teraz o samej śmierci, ale o trudnych chwilach, czasach, gdy jest mi ciężko, albo gdy miewam coś... Depresję, może depresję to źle powiedział. No, gdy miewam prawdziwe problemy, że mi umysł wariuje i myślę, a mam czasami takie sytuacje, to dla mnie praca jest zbawienna w tym przypadku. Ja po prostu robię wszystko, żeby jak najwięcej pracować, żeby nie myśleć o danej sytuacji, bo to mi pomaga na przykład osobiście. Więc może to jest właśnie dla kogoś dobra rzecz, pójść w takie absolutne odbicie tego. Wiesz co, myślę, że dobrą drogą jest jakimś rodzajem balansem, bo na przykład powiem ci, jak patrzę na ten cały temat żałoby, to jest taka współczesna perspektywa w psychologii. Aha. Taki jeden z takich współczesnych, bardzo znanych, powiedzmy, i dobrych modeli żałoby, to się nazywa Dual Process Model of Grief, w sensie model podwójnej drogi w żałobie. I Dual Process taki Model? Taki podwójny model podwójnego procesu. Okej. Okay. I to mówi o tym, że żałoba ma dwie strony, że z jednej strony są te wszystkie nasze myśli i emocje i działania, które są związane z tą stratą, to, że jest nam smutno, to, że tęsknimy, ale też to, że mamy miłe wspomnienia i tak dalej, więc wszystko, co jest związane z tym albo z tą osobą, z którą straciliśmy. Uh-huh. I druga strona jest to, jak żyć dalej. Właśnie, jak przetrwać, jak ogarnąć życie teraz, jak odwrócić uwagę, jak na przykład pracować albo robić coś, żeby nie czuć tego bólu. I to, co jest naturalne w żałobie, jest to, że robimy takie ruch, jak takie wahadło. Aha. Że czasami myślimy o tej stracie i przeżywamy tam coś, i czasami jesteśmy bardziej pod tym, okej, jak dalej. I że to jest absolutnie naturalny i zdrowy ruch, żeby robić coś takiego. I że raczej niedobrym pomysłem jest być wyłącznie po jednej stronie. W sensie ani totalnie wrzucić się w ten temat straty, rozumiem, nie jest dobre, ani kompletnie być tylko w tym okej, jak dalej i nie chcę w ogóle myśleć o tym. Rozumiem. Dla mnie to ma sens, takie podejście, że żeby sobie pozwolić na właśnie na taki trochę taki, jak takie wahadło. No rozumiem, tym, rozchwianie, tak? Pewne. Mhm. Okej. Okay.
co ludzie, ci sami umierający, z którymi ty miałaś kontakt, jak oni się zachowywali, jak oni, czy ty odnotowujesz jakoś potworne przerażenie, panikę tych ludzi, czy właśnie jakie zachowania w ogóle, z jakimi zachowaniami się spotkałaś? Mówię, że nie aż tak dużo ich miałaś, jeśli chodzi o tych samych odchodzących, jednak ileś, to też doświadczenie. Te osoby, które się tak same zgłaszały do mnie, albo te w mojej rodzinie, te tematy, o których oni wszyscy chcieli porozmawiać, to było pewne zadbanie o swoich bliskich i o to, żeby uporządkować pewne rzeczy. No, że chcieli na przykład napisać testament, chcieli planować na przykład, jak ma wyglądać pogrzeb. I dla nich to było super ważne, żeby zdecydować o tych rzeczach. Może to im oddawało jakieś poczucie sprawczości w tej trudnej sytuacji, różnie. A najczęściej było tak, że wtedy ich rodzina w ogóle nie chciała o tym gadać. No, że na przykład ta osoba dla niej było super ważne, żeby na przykład ustalić pewne rzeczy, a ich otoczenie było tak przerażone, że mówili, nie no, co będziemy teraz mówić o jakimś pogrzebie, bo ty musisz wyzdrowieć, nie? Ty musisz się skupić na przykład na terapii, a nie masz nie myśleć o teraz o tym. No, ma to pewien swój sens, no nie? No, ale skoro ta osoba wie, że umiera i dla niej to jest ważne, to moim zdaniem też ważne jest, żeby jej pozwolić na to, żeby mogła uporządkować pewne rzeczy. A mogę ciebie coś zapytać? No tak, to oczywiście. Czy byłeś kiedyś na jakimś pogrzebie, o którym byś mógł powiedzieć, w sensie, że to był dobry pogrzeb, to jest oczywiście super dziwne określenie, ale że byś mógł powiedzieć, że ten pogrzeb jakoś pasował do tej osoby, że on był zrobiony w taki sposób, że to nie, nie byłem, znaczy, dobra, mam parę takich rzeczy. Pierwsze, na pogrzebie mojej babci mój wujek dał przemówienie i to było naprawdę fajne. Fajne, kurwa, to było beznadziejne w sensie całego wydarzenia, ale to było, powiem ci, takie coś więcej niż u nas średnia przeciętna, bo po prostu się postarał, powiedział, ulubiony psalm mojej matki to był psalm o Oda do miłości i przeczytał Oda do miłości. To było bardzo wzruszające. Byłem na takich pogrzebach, że miałem ochotę wyjść i strzelić w mordę księdzu i temu śmieciowi, który mówił rzeczy, żebym go pobił po prostu. Przyszedł i pierdolił swoje frajerską marketing, jak o tym pomyślę, po prostu mu go zlało za to. Byłem na jednym pogrzebie, gdzie takiemu facetowi, który to prowadził, to nie był ksiądz, podyktowali słowa rodzice mojego kolegi, umarł w wypadku młody chłopak i zapamiętałem dzisiaj tam parę takich słów bardzo wzruszających. Oni nie byli w stanie tego powiedzieć, w ogóle się nie dziwię, jakby kurde, no ich syn młody, Jezus Maria, więc takie coś. Jedna rzecz taka zaplanowana, która mi się podobała, byłem na tym pogrzebie, ale jakby sam pogrzeb nie miał znaczenia, ale był taki koleś, który koleś, to był mąż takiej pani, z którą współpracowałem, i jej mąż odchodząc, on powiedział coś takiego, tylko żeby mi żaden pieprzony klecha nie przyszedł, żebyście mi żadnego cholernego krzyża nie postawili, bo nienawidzę tych psubratów i nie chcę tego widzieć u mnie na pogrzebie. I to zostało uszanowane. No i
to jest mniej więcej to. Natomiast ja na przykład nagrałem piosenkę o tym, jak powinien wyglądać mój pogrzeb. O, wow. I co tam? Ci, którzy nie gadali ze mną przez lata i nie byli moimi kolegami, nie życzę sobie, żeby przyszli i mnie żegnali. Mhm. Jeżeli ktoś taki przyjdzie, to niech ich wrzucą do grobu razem ze mną. Chciałbym, żeby leciał tam kawałek Protekionek 2. Jest to piosenka, która najmniej pasuje do pogrzebu, jak tylko to jest możliwe. No, i wiecie, i takie zdanie, moim zdaniem, nie ma sensu, bo nie ma czegoś takiego, że piosenka nie pasuje. No tak, ale chodzi o to, że to nie jest żadna zasrana, nudna piosenka, tylko to jest hardkorowy, debilski, rapowy kawałek. Tak, i to można zrobić, jak najbardziej. I chciałbym, żeby z mojego grobu wciągano kokainę. Na przykład takie coś. I jeszcze tam wymyśliłem jakieś parę. Żeby był ekranik z stroną do prostytutek, żeby można było sobie je wybierać. I tego typu różne rzeczy. No ogólnie pod koniec kończę oczywiście tym, że nie zamierzam w ogóle umierać, że to był tylko żart, bo przecież co za durny pomysł, żeby umierać, ale mniej więcej coś takiego. Bardzo mi się podoba. No i wiesz, ja bym bardzo chciała, żeby było więcej, linka. Tak, proszę, bardzo bym chciała, żeby było więcej takich pogrzebów, bo można zrobić taki pogrzeb. No, na przykład kilka tygodni prowadziłam pogrzeb dla młodej osoby i on był DJ-em, więc wiadomo, że na tym pogrzebie leciał techno. Okej. Okay. I właśnie DJ sety, które jego przyjaciele przygotowali. I że tam były czytane listy jego przyjaciół, że do grobu nie rzucaliśmy ziemię, tylko kolorowe kwiaty. Nie? W sensie to... Płyty winylowe. Też dostał płyty. Płyta winylowa też dostał do grobu i słuchawki. Okej. I oczywiście, że pogrzeb zawsze jest najsmutniejszym wydarzeniem ever. W sensie to jest najsmutniejszy dzień. Ale można i ja o to walczę, że ten cały smutek można otoczyć miłością i czymś pięknym, i czymś ciepłym, i czymś od serca. I właśnie w taki sposób ja się staram prowadzić te ceremonie, żeby to właśnie było takie pożegnanie, które dobrze pasuje do tej osoby i które jest właśnie zrobione przez osoby, które kochają tej osoby. No, żeby to nie była jakaś sztywna forma, która nie ma nic wspólnego z tym człowiekiem. No tak, tylko właśnie przychodzi jeden motyw też, szczególnie gdy na przykład komuś się zdarzy odejść trochę wcześniej niż w takim normalnym układzie, tak? Czyli że ze starości, że może przyjść coś takiego, że wiesz, dobra, ale tu przyjdą, babcia przyjdzie, czy ktoś tam starszy i dla niej to niech tak nie będzie, bo ona coś tam. No tak, są często różne potrzeby w ramach jednej rodziny, nie? Wtedy trzeba pomyśleć, jak można znaleźć jakieś połączenie tych pogrzeb. I no kilka razy zrobiłam tak, że na przykład najpierw dla tych, dla których to jest ważne, było na przykład różaniec albo nawet msza, nie? W kościele, i że dopiero potem się zaczęła ta ceremonia osobista. Albo można też zrobić tak, że pojedź. Tak u mojej koleżanki było, że ta cała ceremonia była prowadzona przez przyjaciół, a dopiero przy samym grobie był ksiądz, który święcił grób właśnie dla tych w rodzinie, dla których to było ważne. Aha. Więc z mojej perspektywy nie trzeba zrobić takie super głębokie przepaści. Można pogodzić te rzeczy. Tak, można to wszystko pogodzić. Też już prowadziłam ceremonię pogrzebową razem z buddyjskim mnichem. Więc była religijna część, w sensie w pewnej tradycji buddyjskiej.
i była ta część świecka albo humanistyczna, albo jakkolwiek to nazywać. I to się wszystko da połączyć. Jeśli mamy taką otwartość, żeby właśnie się spotykać, zamiast właśnie się odrzucać nawzajem. A oprócz na przykład takich pożegnania i tego jakieś ułożenia pewnych spraw, to co ci ludzie, którzy już wiedzieli, że zbliża się nieuchronne, co oni ci deklarowali? Oni coś ci, nie wiem, powiedzieli coś takiego, co zrobiło na tobie wrażenie? Coś oprócz tego, że testament chcę spisać? No, kilka razy się spotykałam z tym, że ktoś chciał się pogodzić z kimś, że bardzo było ważne, żeby kogoś jeszcze raz zobaczyć, no, wiem, czasami osoba, z którą się nie gadało od kilku lat, żeby właśnie coś rozwiązać, zanim właśnie się kończy to życie. Ale też są osoby, które nie chcą nic rozwiązać, które chcą zostać w swoich konfliktach do śmierci i mają do tego prawo, nie? W sensie, to też nie chcę tutaj jakoś romantyzować, ale jednak to się zdarza, że są ludzie, którzy kiedy wiedzą, okej, mam już tylko kilka tygodni albo miesiące, że wtedy właśnie na przykład się odzywają do różnych osób, no tak, z którymi mają jakoś otwarte sprawy. I to mnie, no to mnie zawsze bardzo wzruszyło. W takim sensie, że może to, co w obliczu śmierci się liczy naprawdę, to są relacje. No, że te osoby może wtedy nie myślą o tym, nie wiem, ile zarobiłem, albo jaką miałam super karierę, tylko wtedy wychodzą te tematy, z kim ja jestem pokłócony i mam, czy mogę tutaj jeszcze coś zrobić, że może to zmieniają się wtedy trochę właśnie priorytety, albo Od samej śmierci, co ci ludzie bo no to jest dla mnie taka ciekawa rzecz, boją się, czy no tak, o samym tym odejściu, co oprócz tych relacji, oprócz tego pogodzenia się, no ale kurde, no nagle taka jakaś, że tajemnica wszechświata, cholera jasna, nikt nic nie wie, wszyscy mają jakieś swoje wielkie przypuszczenia, niektórzy nawet szmal na tym zarabiają i tak dalej, ale nikt na końcu nic nie wie, to co oni wobec tego niewyjaśnionego, jak oni się zachowują, ci ludzie, wobec tego? No wiesz co, jeden z takich jeszcze znaków, że ktoś jest blisko śmierci, jest to, że ludzie wtedy często są w takich innych stanach świadomości, że już nie są tak zupełnie jasni, w takim jasnym umyśle tu i teraz, tylko że gadają o jakichś rzeczach, które może dla nas nie mają do końca sensu. Często na przykład widzą albo słyszą coś albo kogoś, czego my nie widzimy. Często na przykład własną mamę, że ktoś mówi, że mama przyszła, nie? Albo że słyszał, widział kogoś i ta osoba zmarła 30 lat temu. To jest bardzo częste i można to, wiesz, można to tłumaczyć w różne sposoby, bo można z jednej strony mówić, są różne wymiary i przychodzą do nas zmarli, żeby tą osobę odebrać. Można, ale można też powiedzieć, no różne chemiczne procesy w mózgu się dzieją i dlatego tam jakieś halucynacje, wiesz? No moja babcia to już od przynajmniej roku, dwóch prowadzi te rozmowy ze wszystkimi naokoło. No i jak ty to interpretujesz? No wiesz, no my czasami się śmiejemy z tego, bo cóż pozostało innego. Na przykład ostatnio było takie zdarzenie, że były właśnie święta i ciocia z Włoch zadzwoniła i daliśmy babci ciocie z Włoch i ona do cioci z Włoch zaczęła wygłaszać całe przemówienie o tym, że
Nie no, ona te papiery to ona wzięła do domu i dlatego te papiery, nie ma ich w biurze, ale żeby się nie martwili, bo wszystko jest sprawdzone i wszystko jest okej. I ona generalnie tłumaczyła się, bo moja babcia była księgową, więc ona się tłumaczyła prawdopodobnie komuś za jej życia w tym, w jakimś tam... Pewnie takie coś się nawet wydarzyło, tak? No. Może. Jednak to też jest taki częsty motyw w tych ostatnich tygodniach, kiedy ludzie są w takim innym stanie, że wtedy często mówią o jakichś dokumentach albo o biletach, że o jakimś, że trzeba przygotować paszport albo buty do podróży. Mówią o jakichś takich symbolicznych rzeczach, które są związane z jakimś rodzajem właśnie przygotowania rzeczy i jakąś podróżą. Ja bym powiedział, że to są takie rzeczy, jest takie niemieckie słowo, Reisefieber. No i że to są takie rzeczy, które ci, wiesz, jak na przykład ja chodziłem do szkoły i nienawidziłem nienawidziłem matematyki, której miałem strasznie dużo z powodu mojego durnego wybrania takiego po prostu kierunku, to mi się ta matematyka to śniła jeszcze przez lata po tym i ja cały czas jakieś cholerne zadania rozwiązywałem i nie mogłem ich rozwiązać i się tym strasznie przejmowałem, co dzisiaj mnie śmieszy, że można było młodego człowieka wrzucić w takie coś, żeby się przejmował jakimiś gównianymi zadaniami z matematyki niepotrzebnymi mu do niczego. No ale jakby, więc to mogą być rzeczy, które kiedyś tą osobę przejmowały. One się dosyć mocno odbiły na tej matrycy, na tych wszystkich neuronach i one gdzieś wyskakują. Jakby jest dowiedzione, że my jako ludzie negatywne sytuacje dużo mocniej się na nas odciskają niż te pozytywne. Jest to proste do wytłumaczenia tym, że po prostu chodzi o przetrwanie. No, musimy zapamiętać, kiedy się sparzyliśmy wodą, żeby dalej nie pchać rąk do wody. No i ja to widzę, jak pewne poplątanie różnych ścieżek, które moja babcia miała poukładane w głowie. Tak bym to widział. Natomiast jak słyszę o takim czymś, ty mówisz, wiesz, że mama przychodzi czy coś. To bardzo często się dzieje. No, to brzmi akurat pocieszająco. Tak, i wiesz, te osoby na przykład, z którymi ja byłam jakoś, miałam bliższy kontakt w tych ostatnich chwilach, tam często się pojawił jakiś spokój taki. Tak? Tak. W sensie to oczywiście nie zawsze tak jest, ale wiele osób odchodzi w sposób spokojny. Okej. Okay. W sensie na przykład, jak to akurat to byłam za mała, żeby to pamiętać, ale to wiem z mojej rodziny, takie ostatnie słowa mojego dziadka w tych jego ostatnich dniach. On cały czas w takim stanie właśnie takim dziwnym, takim jak to nazywać? Po prostu taki inny stan świadomości. Aha. On cały czas mówił takim spokojnym głosem, jest dobrze, jest dobrze. I majaczenie to się też nazywa. Majaczenie to się też nazywa. Majaczyć. Majaczyć? Tak. No jest takie, takie jak się plątają, mieszają myśli, to się mówi, że ktoś majaczy. No właśnie nie wiem, czy to jest tak, że te plątają te myśli, czy te osoby są już po prostu w jakimś innym stanie, są... No jak to nazywać? Nie można. Niektóre osoby mówią, że są między światami, albo że są już pół na drodze, bo ja sama nie mam takich dobrych słów chyba na to, ale mnie te właśnie te sytuacje, w których mogłam być świadkiem takiego niesamowitego spokoju, to jest coś, co nigdy nie zapomnę. I to jest coś, co mi osobiście daje taką nadzieję, że może wcale to nie jest aż takie straszne. No to brzmi pocieszająco. Prawda? No tak. To brzmi pocieszająco. Słuchaj, ja
trochę źle porozwijałem dzisiaj tą rozmowę, ale mam nadzieję, że i tak ludzie trochę ciekawych rzeczy wyciągną, bo właściwie jak teraz sobie myślę, to trzeba było to wszystko zacząć od ciebie. Proszę Państwa, Ania jest, ty jesteś pół Niemką, pół Chorwatką. No właśnie. I ty w ogóle urodziłaś się w Niemczech. Nie, w Jugosławii. W Jugosławii się urodziłaś. A, przepraszam najmocniej. W końcu od ilu lat mieszkasz w Polsce? 13. Od 13. Bardzo dobrze mówisz po polsku. Tak, dziękuję. I co ci przyszło do głowy, żeby w ogóle dziewczyno się takim tematem zajmować, bo ja ci powiem, że to jest temat, no to znaczy co ja ci powiem, no to, no to jest coś, od czego większość ludzi ucieka, no nie chcemy tym żyć, więc dlatego mówię, może w ogóle od ciebie trzeba było zacząć, a... Wiesz co, dlaczego ja to robię, albo skąd to się w ogóle wzięło, no w taki sposób, że temat śmieci po prostu się pojawił w moim życiu, bo prędzej czy później ten temat się pojawi, bo ktoś, kogo kochasz, umrze. I kiedy ja się znalazłam w takiej sytuacji, to miałam, to doświadczyłam, jak dziwnie nasza kultura działa. W sensie, że z jednej strony miałam ten ból żałoby i tęsknoty i tak dalej, ale z drugiej strony czułam, jak wszyscy wokół mnie są totalnie przerażeni i nie wiedzą w ogóle, jak ze mną gadać. Unikają mnie, albo dają mi jakieś porady, albo mi mówią właśnie, że czas leczy wszystkie rany i tak dalej. Ja miałam takie, ludzie, dlaczego nie możemy normalnie gadać o tym, co się wydarzyło, wiesz? No, mogę się zapytać, kto odszedł? Moje dziecko zmarło w trakcie ciąży. I później poznałam właśnie osoby w Anglii i w Niemczech, które pracują wokół tych tematów, które na przykład pomagają kobietom po poronieniach, które pracują w tym zawodzie towarzyszki w żałobie, grief counselor, które prowadzą... Jeszcze raz, powiedz mi po niemiecku jeszcze raz tą nazwę i po angielsku też. To, no po niemiecku? Są dwie funkcje, to jest Sterbebegleitung. Ich bin eine Sterbebegleiterin. Sterbebegleiter, czyli jest tylko, czyli jest tylko forma męska, jakby. Jest też Sterbebegleiterin. Begleiterin, o właśnie. I to jest po angielsku, to jest ta death doula, albo doula. Death doula. I drugi, nazwijmy to funkcja albo zawód, to jest właśnie Trauerbegleiter. W sensie trauma, tak? Nie, trauer, żałoba. A, trauer. Towarzysz w żałobie. Trauerbegleiter. Tak, i to po angielsku jest grief counselor. Grief counselor. Tak. A grief to jest żałoba? Tak. Aha, czyli ten, który kończy z żałobą. Ten, który... Nie counselor, tylko counselor, w sensie ktoś, kto towarzyszy innym, ktoś, kto wspiera innych w takiej sytuacji. Tak? Counselor. Właśnie nie wiem dokładnie jak... Nie, counselor to brzmi jakby ktoś, kto zakończa daną rzecz. Tak, ale nie chodzi o cancel, tylko przez OU. Counsel. Okej, okay, to muszę... A jak konsul jakiś, czy... Może. No dobra. Właśnie nie wiem, jakie jest źródło tego słowa. Okay. W każdym razie... Kilka lat po mojej stracie ja spotkałam takich ludzi i miałam takie, kurde, dlaczego ja nie spotkałam takich ludzi, kiedy ja ich potrzebowałam, nie? Dlaczego ja wtedy, kiedy byłam w takim dnie, w takim dole, dlaczego ja nie miałam wtedy takiego wsparcia? I kiedy poznałam takie osoby i widziałam, że kurde, oni się codziennie zajmują tematem śmieci, to najbardziej mnie zaskoczyło to, że gdybym ja słyszała o nich wcześniej, to bym myślała, że to są te bardzo ponure postacie, jakoś takie dziwni ludzie. Przynajmniej noszą czarne ciuchy cały przynajmniej czas. Przynajmniej, takim gothic stylu. No. A to były takie bardzo, bardzo fajni ludzie.
I mnie to totalnie zafascynowało, więc ja wtedy zaczęłam szukać, kim oni są, gdzie są te szkoły, które uczą do tego zawodu, na czym to polega. I mnie to tak zafascynowało, że w końcu się zgłosiłam do takiego instytutu w Niemczech. No właśnie, co to za instytut? Jest, w Niemczech to jest już bardzo popularny zawód. Jest wiele takich instytutów i akademii, gdzie można iść w tym kierunku edukacji, żeby właśnie pracować z żałobą. Ja byłam w instytucie, to się nazywa Instytut für Seelsorge Ausbildung, w sensie, jak to przetłumaczyć? No, w Heidelbergu to było, w Niemczech. I tam przez rok jeździłam regularnie na takie intensywne takie zjazdy. I to było genialne. Ja się w tym roku uczyłam więcej niż w ostatnich 10 lat wcześniej. Takie miałam wrażenie, że wow, uczę się tutaj takich rzeczy, które są dla mnie osobiście naprawdę ważne. I to, nie wiem, no, to naprawdę było dla mnie takie przełomowe jakoś. To rok trwał taki kurs, tak? Tak, ten kurs akurat trwał rok. Potem jeszcze byłam na kolejnych, no i teraz się staram właśnie to, czego ja się uczyłam tam, udostępnić to tutaj, nie? Dlatego ja teraz w Polsce właśnie robię takie szkolenia i warsztaty, żeby szerzyć tej wiedzy, tego rodzaju edukacji. Aha. A powiedz mi, a jak ty, no bo to w takim razie ty jakby masz kulturowo tutaj trzy kraje przynajmniej, mhm. tak? Chorwacja, Niemcy, Polska. Mhm. Jakie różnice widzisz w tych krajach w obchodzeniu żałoby i w podejściu w ogóle do tych tematów? No to już w Niemczech wiemy, że tych ludzi zajmujących się twoim zawodem jest dużo więcej, tak? Tak, ale nadal to jest nisza. Wiesz, nadal to jest coś, co od 20 lat to się mocno rozwija, ale na przykład jeśli chodzi o pogrzeby, to jest taki, że z jednej strony są tradycyjne pogrzeby, a z drugiej strony są już takie bardzo takie osobiste. Te DJ-skie. DJ-skie pogrzeby, tak. Ale jest po prostu jakiś rodzaj wyboru. W sensie jest wachlarz różnych możliwości, zależnie od tego, czego ktoś potrzebuje, jakim jest człowiekiem. I w Polsce widzę, że to dopiero tak zaczyna się rozwijać. No, takie. Czyli powiedziałabyś, że w Niemczech to wygląda trochę lepiej, czy właściwie niewiele się różni? Czy jakbyś porównała Polskę do Niemiec? No, na pewno nie w kategoriach lepiej i gorzej. No, chodzi mi, lepiej to jest w tym znaczeniu, że na przykład, nie wiem, że właśnie są tacy ludzie, że, ale ty powiedziałeś, że to dalej jest nisza, więc to... czy są jakieś różnice? A jak Chorwacja też w ogóle się do tego wszystkiego ma? W Chorwacji jest wszystko bardzo tradycyjnie, w sensie może w Zagrzebie jest kilka takich innych opcji, ale raczej jeszcze w Chorwacji jeszcze nigdy nie spotkałam z pogrzebem innym niż takim tradycyjnym. A jak wygląda tradycyjny pogrzeb w Chorwacji? Katolicki i na przykład akurat w tym rejonie, z którego ja jestem, czyli z Dalmacji, tam jest dużo takich tradycyjnych śpiewów przez takie chóry, które śpiewają na 5 głosy. Okej. Takie całkiem piękne tak naprawdę są te tradycje związane ze śpiewem. Wiesz, ale to co tak naprawdę chciałam powiedzieć, to właśnie to szukanie tych różnic między krajami, no to zawsze jest oparte na jakichś stereotypach. I to, co dla mnie jest dużo ciekawsze, jest szukanie różnic w ramach jednego kraju. Bo nie ma czegoś takiego jak typowa polska rodzina, albo typowy polski coś tam.
bo jest taka, no, jest, ludzie są tacy różni i na przykład to, żeby też te formy pochówku mogły bardziej odzwierciedlać te różnorodności, myślę, że to będzie się jeszcze mocno rozwijać w najbliższych latach. Jest na przykład coraz więcej takich świeckich mistrzyń i mistrzów ceremonii pogrzebowych. To jest taki zawód, tak, który się no bo jest coraz więcej ludzi, którzy odchodzą od religii, więc no tak jak powiedziałem, no ja kiedyś byłem oburzony tym, co ksiądz gadał dla mnie, po prostu on przyszedł zrobić swoją taką bezduszną robotę i no, mi się to strasznie nie podobało. Natomiast taka osoba, która to prowadziła, nie pamiętam, czy zrobiła wrażenie. No ciekawe było to, że ci rodzice, co mówiłem, to sobie coś napisali i ta osoba to przeczytała. Ale wiem, no są tacy mistrzowie ceremonii, tylko no takiej smutnej ceremonii. No tak, i to się zaczyna zmienić. W sensie te na tych szkoleniach, które prowadzę, brało już też udział, głównie kobiety tam w ogóle biorą udział w tych szkoleniach i część z nich teraz już działa jako właśnie celebrantka, jako mistrzyni ceremonii. Oni od razu po tych szkoleniach mogli właśnie ruszyć z tym i to pokazuje, że w ogóle jest taka potrzeba, no brzydko mówiąc, na rynku, no, że jest trochę takie wakuum jeszcze w tej chwili takich innych form. Wiesz, mi w ogóle nie chodzi o to, żeby to, co jest, żeby to skasować albo zastąpić czymś innym. Nie, niech każdy jak to po komuś prostu pasuje, dokładnie, to niech każdy robi to, co jemu pomaga i co jest w zgodzie z jego albo jej wartościami. Więc chodzi, moim zdaniem, to, co jest zdrowe, to jest takie poszerzenie możliwości. A, okej. Okay. No, brzmi to bardzo rozsądnie. A jak ty się zapatrujesz, miałeś gdzieś, to też może być stereotyp, co? Patrzę na skyline. A, czy coś gdzieś obserwowałaś takie południowe, takie meksykańskie na przykład ceremonie, gdzie tam, gdzieś tam podobno są, że niby ludzie się cieszą, czy że robią z tego jakieś party takie, no, nie wiem, czy nie byłem tam nigdy, więc... Ja byłam w Meksyku, ale nie wokół tego 1 listopada, właśnie kiedy kiedy są te bardzo kolorowe tam wydarzenia. Ale jest tam dużo bardziej otwarte podejście do tematu śmierci. Są właśnie te spotkania kolorowe na cmentarzach. To jest w ogóle fascynujące, jak różnie ten temat śmierci jest traktowany na świecie i w różnych kulturach. Że to, że jest takie napięcie wokół tego, to w ogóle nie jest jedyna opcja. Że to nie musi tak wyglądać, że się tak... No chyba jakieś napięcie zawsze przy tym będzie, szczególnie jeżeli oczywiście odchodzi osoba, na której nam zależy, no bo może odchodzić ktoś, nie wiem, nieważny, emocjonalnie związany tylko i wyłącznie, powiedzmy, jakoś tam krwią, a to wtedy jest zupełnie inny odbiór tej sytuacji, łącznie z tym, że w ogóle nie trzeba się wybierać na żaden pogrzeb, ale... No jednak to jest coś niepojętego. Jestem jak ta małpka, która czasami pokazują takie małpki, że jakaś jedna umarła i one tak podnoszą jej rękę i one nie mogą uwierzyć, że to wszystko nie działa. Mhm. I dla mnie to jest, kurwa, jak to jest możliwe. Mhm. Pamiętam, jak siostra mojej babci, czyli moja trzecia babcia odeszła i ja się to dowiedziałem, siedziałem z moją babcią i taka... Nie wiem, jakaś taka cisza była, takie kurde, takie jakoś tak głucho było, tak kurde,
nie mam słów nawet dobrych, żeby to opisać. To było takie, jak to kurwa jest w ogóle możliwe, że do takiego czegoś doszło. Jak to jest możliwe? No niestety, to jest ten nasz dylemat ludzki, albo nie tylko ludzki, to jest w ogóle dylemat tego życia na tej ziemi, nie? Że się rodzimy, jesteśmy tu przez jakiś czas, nie mamy pojęcia, o co chodzi i potem możemy, że tego nie możemy zmienić. Znaczy, pracują nad tym. Ja głęboko wierzę, że coś się uda w końcu. No przecież do cholery jasnej, to tak nie może być, no. Godzenie się z tym jest bezsensowne. Jak, czy ty się spotykasz też, rozmawiasz o tym z różnego rodzaju przedstawicielami różnych religii czy filozofii i czy rozmawiałaś, nie wiem, z księdzem, z rabinem, na przykład z jakimś buddystą, jak ich, no właśnie, czy rozmawiasz z takimi różnymi? Tak, ale nie jakoś super oficjalnie, w sensie ja nawet w Niemczech, wśród moich znajomych jest kilka osób, które mają jakieś pozycje, powiedzmy, w kościele. Też sąsiadem moich rodziców jest emerytowany ksiądz. Ja go zawsze odwiedzam, kiedy jestem tam, pijemy herbatę i też rozmawiamy o śmieci. I to są dla mnie fascynujące rozmowy. Co on mówi? Tak naprawdę też niewiele wie. W sensie, no. On akurat tak bardzo otwarcie cholera, mówi to... o swojej... Proszę Pana, ja już jestem na emeryturze. Trzeba było mnie 10 lat temu o to pytać. To bardzo ferme było. Wreszcie jakiś kurde porządny klecha, a nie jakiś tu cholera picurant. Rzyk, no. Pracowałem, to bym Pani wtedy opowiedział te różne rzeczy. No tak, bardzo różnie to może wyglądać. Z buddystą rozmawiałaś o tym? Tak, w sensie wśród moich przyjaciół tutaj w Warszawie całkiem sporo osób się tak określa jako, albo najbardziej się orientuje w tym. A co oni mówią o jakichś tam 51 dni, czy coś takiego jest, kiedy dusza, czy 41, już nie pamiętam, kiedy dusza gdzieś tam niby, czy nie niby, podróżuje i coś tam się robi wtedy i wiesz coś o tym? To jest taka liczba 40 dni. 40? To pomyliłem, no. Z tą liczbą możemy się spotykać w wielu, wielu kulturach i religiach. Okej. Okay. Na przykład też w chrześcijaństwie często 40 dni po śmierci jest jakaś szczególna msza. Tak? I są też inne rytuały. Na przykład w niektórych niemieckich rejonach nadal funkcjonuje coś, co się nazywa Sechswochenamt, czyli... 6 tygodni? Zadanie po 6 tygodniach? Sechswochenamt. Amt. Amt tak. To jest zadanie? Amt to jest, tak naprawdę to znaczy... No powiedzmy, że to znaczy zadanie. Tak naprawdę, nie do końca, nie wiem jak to tłumaczyć. To polega na tym... Ale w matematyce się powie, że masz zadanie? Amt? To jest raczej, że urzędnik ma pewne swoje amt, nie? Aha, swoje takie stanowisko, okay. Jakiś obowiązek, coś takiego jak obowiązek. Okej, okay, Sechswochenamt. Tak, i to było na przykład to, że 40 dni, czyli tak mniej więcej 6 tygodni po śmierci, na przykład ksiądz się jeszcze raz spotykał z rodziną i pytał, jak się macie, jak wam minął ten czas, jak sobie radzicie. I to w niektórych rejonach nadal funkcjonuje, więc te 40 dni, to jest fascynujące, że w islamie, w buddyzmie, w chrześcijaństwie można się spotykać z tą liczbą, że to jest jakiś znaczący czas. Ostatnio miałam kobietę z Turcji, z którą pracowałam online i ona mi opowiadała, że 40 dni, bo to było tak, że zmarła tam bliska jej osoba i 40 dni potem jest taki zwyczaj u nich, że wtedy trzeba
chodzić po ulicy i rozdawać jedzenie biednym ludziom. Że to ma jakieś znaczenie. Ale zawsze te 40 dni. Zawsze przekupstwo wszędzie. To jest cały nasz język, który my znamy. Przekupić, zrobić coś dobrego, coś tego, komuś coś dać, załatwić. No, ciekawe, no tak, no jeśli tak chcesz na to patrzeć, tak, można. To przekupuję tego dobrego duszka, no. I dam innym trochę papu, może na moich tam ludzi dobrze spojrzeć. Może ciało, tak. Może to coś daje. Przekupstwo. No. Ale nie jestem, absolutnie nie jestem ekspertką od religioznawstwa, więc niestety no tak. nie mogę ci tak bardzo głęboko tłumaczyć. Ale to jest ciekawe, co powiedziałaś, to, że w wielu kulturach występuje ta liczba. Mhm. Też nie jest jakieś nieprawdopodobnie dziwne, bo ludzie po prostu się spotykali i wymieniali ze sobą różnymi doświadczeniami a propos ich wierzeń i różnych rzeczy, więc się mogli takim czymś powymieniać. I... No może i ta liczba tak krąży wokół świata. 40. No albo może 40 dni po śmierci faktycznie coś się dzieje. Nie wiemy. 40 dni Jezus był na tym, na pustyni. Tak, i no w Biblii możesz znaleźć to liczbę 40 dni wiele, wiele razy. Też między śmiercią i zmartwychwstaniem, 40 dni potopu, 40 dni na górze Sinai. Ta liczba się pojawia cały czas. Pewnie jest jakieś tłumaczenie, jeśli kiedyś usłyszeć jakie, to daj mi znać. To nie wiem, system... Muzyka działa na cztery mocno. O. No najpopularniejsza muzyka, podział jest na cztery, tak? Tak, ale nie na 40. No raz 10 to ten nasz system dziesiętny. Tak, to typowo. Wydaje mi się, że w Warszawie tego trąbienia jest więcej niż w innych miastach. No jest. No po prostu jest też sporo agresji tutaj na ulicy. No kiedy pytałeś właśnie, dlaczego ja w ogóle wybrałam taką dziwną drogę i czasami ludzie mnie pytają, o Jezu, takimi strasznymi rzeczami to się... Ja myślę, że to jest pierwsza rzecz, o której oni myślą, nawet jak ci o tym nie mówią. No tak, pewnie. Większość ludzi może ma pierwszą taką myśl i nie mam takiej... Sama nie jestem w stanie ci tego tak totalnie tłumaczyć. Z jakiegoś powodu ja wokół tych tematu śmierci, z jakiegoś powodu ja tam mam jakiś spokój. Nie wiem dlaczego, ale jakoś jestem w stanie spotykać się z ludźmi wokół tego tematu w takim spokojnym stanie. Może oswajasz to po prostu sama w sobie. Tak, ale też nie wiem dokładnie jak to robię. Mam jakiegoś rodzaju, jakiegoś, nie wiem, zaufania albo... Ale nawet o tym nie chcę mówić, tylko o tym, że dla mnie ten temat, że jesteśmy śmiertelni, że to jest po prostu coś, na co nie mamy wpływu. Tak jest. Nie mów tak. I, no sorry, tak jest, muszę ci nieprawda, to powiedzieć. Nieprawda, tak. Właśnie, że mamy wpływ na to. No to życzę powodzenia. Moim zdaniem nie mamy wpływu na to. Nie godzę się z tym. No to nie zgadza się. Ja jako, z jakiegoś powodu ja potrafię się z tym zgadzać. No ja nie. Wiesz, że kiedyś normalnie była taka faza, że nikt nie miał takiego urządzenia jak to i nie mógł sobie wziąć, zadzwonić do kogoś na drugim końcu świata i gadać przez to. Aż w końcu się okazało, że już jest takie urządzenie, bo ktoś je wymyślił. No właśnie. I myślisz, że tak będzie ze śmiercią? Tak, życzę sobie światu. Kiedyś było takie coś, że umierali ludzie, czajcie to. Kto by w ogóle pomyślał? Normalnie znikali. No co ty gadasz? Zakopywali ich w ziemi, palili. Totalne szaleństwo. Dzięki Bogu możemy już z tym mieć święty spokój. Zadzwońmy sobie teraz przez telefon do kogoś na końcu świata. Tak? Taki świat? No.
mogłoby być, wiesz co, z tym też może sobie poradzi w końcu ludzkość. Może tak jest, ale mam wątpliwości, że my tego dożyjemy. Może... Dobra. No, wiesz, no to co chciałam powiedzieć jest to, że z jakiegoś powodu, i może jestem faktycznie trochę dziwna, ale z jakiegoś powodu to mnie nie przeraża tak na maksa, bo to jest coś, na co nie mamy... Po prostu to jest coś, co jest większe od naszej sfery mocy i wpływu. Ale mnie, są na tym świecie są rzeczy, które mnie dużo, dużo bardziej przerażają. Nie? W sensie, jak mówiliśmy o agresji przed chwilą i to była jakaś mikroagresja tutaj, gość, który po prostu trąbi. Ale poziom agresji, który jest w społeczeństwie, poziom nienawiści, poziom przemocy na tym świecie, ja sobie z tym kompletnie nie radzę. Wiesz, to są tematy, które mnie wykańczają. Ja nie, gdybym ja musiała na co dzień mieć jakiś zawód, w którym widzę, jaka jest przemoc między ludźmi, i tak to widzę w mediach i tak dalej, ale to ja bym tego bym nie wytrzymała. A to, że codziennie jestem w kontakcie z tematem śmierci, z jakiegoś powodu jest to dla mnie okej. Mhm. Więc to, co mi osobiście sprawia dużo większy ból w tym życiu, to jest to, co ludzie robią. Nie? To, jak po prostu jak strasznie traktujemy siebie nawzajem, jak strasznie traktujemy zwierzęta, środowisko, jak ludzie plują na siebie nawzajem, orują się na siebie. W zasadzie to jest coś, co mi się nie mieści w głowie. Jak... Po prostu dlaczego potrafimy być tacy okropni? I to jest temat, którym właśnie, którym mi sprawia dużo więcej kłopotu niż to, że jesteśmy śmiertelni. Zakładam stronę, będzie się nazywała Instytut Dobrej Agresji.pl. O, zrób to, co tam będziesz robić? Będę uprzyjemniał ludziom potworności. No, agresja i potworność spoko, ale przemoc? W sensie to, że jest agresja i że to jest częścią nas, wiadomo. Instytut Dobrej, Bezpodstawnej Przemocy.pl. Tak, zrób to. To jest świetny pomysł. Jestem pierwszą osobą, która przychodzi na twoje szkolenia. Będę pojadę gdzieś na, nie wiem, do Guantanamo i będę ludzi przeprowadzał przez tortury na przykład. Jak im będą waterboarding robili, to potem będą wyskakiwali, bo się będę pokazywał i mówił, nie martw się stary, to co się dusisz, ale to nie ma co tak podchodzić. Pomyśl o tym jakoś filozoficznie, w końcu niedługo odejdziesz i będziesz miał ze wszystkim święty spokój. A może ci Amerykanie stwierdzą, że jednak jesteś niewinny i wypuszczą cię tam gdzieś do siebie, skąd ty jesteś. Co ty na to? Wiesz co? No ja lubię dziwne rzeczy i absurdalne pomysły, więc mi się to szczerze mówiąc... No, ja spróbuję, jeśli chcesz rozwijać nową muszę ścieżkę. Napisać do ten... Do Instytut Nieuzasadnionej Przemocy. Instytut Dobrej Nieuzasadnionej Przemocy. Ważne są wszystkie słowa. Instytut, to wiadomo, bo Instytut Dobrej, żeby był oksymoron i ta przemoc, żeby to nie była jakaś uzasadniona przemoc, tylko nieuzasadniona. Zwła, taka bezsensowna. Na przykład na froncie w Ukrainie bym działał z Rosjanami razem. Wpadam sobie do nich, oni torturują ludzi, całą rodzinę, ja przepraszam, ale odczarujmy waszą nieuzasadnioną przemoc. Zróbmy z niej coś do przyjęcia, do zaakceptowania przez ludzkość. Rozumiem, że zaraz przez rurkę włożycie komuś w odbyt drut kolczasty i będziecie go wyciągali. No to właśnie robią, taka jest tortura. Nie wiem, czy wiesz, którą stosowali Rosjanie. No po prostu, co się dzieje na tym świecie, to jest... No,
No ten świat jest po prostu, to jest bardzo dziwne miejsce, w którym żyjemy, nie? Że jest... To jest niewytłumaczalna czasoprzestrzeń. Tak, że jest zarówno tyle horroru i tyle piękna. To jest... A myślisz, że jest pół na pół, czy jednak horroru jest więcej? Nigdy nie zadałam sobie tego pytania wcześniej. Pewnie od nastroju bym ci dała inną odpowiedź. Nie mam odpowiedzi. Bo ludzie tak lubią, że pół na pół, ale kurde, jest, jak się patrzy na masy, to fajnych rzeczy zazwyczaj jest mniej niż jednak, niż niefajnych. Tego akurat nie wiem, bo te niefajne rzeczy mają taką tendencję, że o nich się dużo i głośno mówi, po prostu więcej i głośniej niż o dobrych rzeczach. Ja tak samo jak mówiłeś wcześniej, że nasz mózg jest tak przez ewolucję programowany, żeby więcej uwagi zwracać na to, co jest źle. No tak, bo to po prostu nasze przetrwanie od tego zależy. Tak samo jak ludzie, dla nich motywacją jest zyskanie czegoś, jest mniejszą motywacją niż strata czegoś. Wiesz, no kiedy patrzę tak w ten świat medialny i co do mnie trafia właśnie przez wiadomości i tak dalej, no to mam wrażenie, że ten świat jest okropny. A kiedy patrzę na to, co się dzieje w moim takim bezpośrednim kontakcie z ludźmi, z tym światem, w którym ja na co dzień się poruszam, tam się dzieją piękne rzeczy. Ja cały czas spotykam cudowne osoby. Mądre, śmieszne, czułe. To, że dzisiaj mogę z tobą jeździć w tym samochodzie, to też jest super fajnym doświadczeniem dla mnie. Dziękuję. Więc trudno mi powiedzieć tak całkiem serio, że w świecie jest więcej strasznych rzeczy niż dobrych. Słuchaj, jeszcze do paru takich technikali niestety trochę nieciekawych chciałbym zahaczyć, ale myślę, że ludzi by to zaciekawiło. A dobra, jeszcze jedna rzecz, która jest pozytywna, to ty powiedziałaś, że wcześniej, już nie mówię o tym ostatnim okresie, gdzie ludzie na ogóle mamę widzą czy kogoś, to, ale że spotkałaś się z ludźmi, którzy już byli wcześniej, jakby wyglądało, jakby oni mieli odejść bez jakiegoś strachu, tak? Dobrze cię zrozumiałem? Tak, w sensie miałam kontakt z kilkoma osobami, gdzie się pojawił taki, gdzie był taki stan spokoju. Takiego, że oni byli w jakiś sposób... Ale już nie mówię o tych ostatnich godzinach, tylko mówię, że na przykład, że nie wiem, że ktoś... Wiesz, bo ludzie, którzy na przykład dowiadują się o ciężkiej chorobie, no to, to często to są jakby... Nawet czasami lata żyją, tylko tak. Lata żyje cię w jakimś potwornym strachu, przerażeniu. No pewnie w bardzo różnych stanach, no. Nie, że tak i tak się zmienia. Mi się teraz przypomniała taka jedna... Taka jedna rozmowa. Moja koleżanka, która jest lekarką w hospicjum, mi o tym mówiła, że raz miała taką pacjentkę, która dostała diagnozę raka i miała tam z 50 parę lat. Miała taką reakcję, że jakoś to trochę wszystko przemyśliła, te różne możliwości chemoterapii i tak dalej, i w końcu stwierdziła, że ona nie chce się leczyć i że dla niej to jest okej, że ona ma tą chorobę i że ona, dla niej to też jest okej, jeśli ona z powodu tej choroby umrze. I wszyscy byli w totalnym szoku. Lekarze wysłali ją do psychiatry. Dwa albo trzy psychiatry musieli wystawić takie, jak się mówi, orzeczenie, że ona nie jest świdnięta. Dokładnie. I ona była, to była zdrowa osoba, która takim świadomym umysłem podjęła decyzję, że dla niej to jest okej, jeśli to się teraz toczy swoim własnym torem. I właśnie długo z tą lekarką rozmawiałam o tym, bo ona powiedziała, zobacz, to pokazuje,
że taka postawa, takie podejście w naszej kulturze i w naszej medycynie jest nie do akceptowania. Że jeśli ktoś nie chce walczyć, albo ktoś ma po prostu inne podejście do własnego umierania, to wszyscy mówią, Boże, oszalała. Nie? Że tak głęboko zakorzeniony jest ten pomysł, że trzeba walczyć do końca, nie? Albo że trzeba wszystko robić, żeby często jest taka, ten język właśnie związany z taki wojenny, nie? Walka z chorobą, wygrać, przegrać i tak dalej. No bo to naturalna chęć przetrwania, no w mojej opinii dosyć logiczna sprawa, no. Tak, i wtedy masz taką pacjentkę jak ta kobieta, która na przykład mówi, a nie. I jak to wtedy układasz w sensie ja sama też nie wiem, jak na przykład ja bym zareagowała. No wiesz, jako ten jej bliscy przede wszystkim, tak, no bo osobiście no, na końcu mało nas to obchodzi, w sensie to nie nasza bliska osoba, ale dla jej bliskich pytanie, jaki to był szok, bo też ja bym się tutaj zapytał jedną rzecz, czy ona w takim razie była też już niezadowolona ze swojego życia, bo wydaje mi się, że gdyby w najlepsze się bawiło i byłoby super, to jej chęć odchodzenia chyba nie byłaby tak oczywista, no nie? Nie wiem. Ale właśnie, czy można się zgodzić na śmierć tylko kiedy jesteś nieszczęśliwy w tym życiu? Mam nadzieję, że nie, bo na przykład te osoby w mojej rodzinie, okej, oni też byli w dużo bardziej zaawansowanym wieku, ale ja wtedy miałam takie wrażenie, że to nie jest tak, że oni mają dosyć i że chcą umrzeć, tylko że im wystarczy. Nie, jak to ubrać w słowa w taki dobry sposób? Wiesz, powiedzmy, że idziesz na jakąś super kolację i masz tam pierwsze danie, drugie danie, kolejne drugie danie, sałatę, potem deser, potem jeszcze nalewki i po prostu jest super i w pewnym momencie mówisz, wow, było dobrze i teraz wystarczy. Słuchaj, gdyby tak było, nie wyglądałbym tak, jak wyglądam. Nigdy sobie nic takiego nie mówiłem. Ale, wiesz, ja sobie to tak trochę wyobrażam, że albo ja mam taką nadzieję, no, że tak jest, że istnieje taka możliwość właśnie na końcu życia, że tak patrzysz na swoje życie i mówisz, było spoko, było takie, albo nawet mówisz, było zajebiście, albo mówisz, że było różnie, było takie i takie dni, ale doświadczyłam czegoś, zobaczyłem to i to, może się nauczyłem czegoś, może nie i teraz wystarczy. Teraz ja jakoś chcę w to wierzyć i mam taką nadzieję, że to jest możliwe, żeby osiągnąć taki stan, w którym masz taką zgodę na to, że teraz powoli wystarczy. Powoli trzeba się wymiksować z tego. Widzę twoją minę bardzo niezadowoloną. W ogóle mi się to nie podoba. No taka wizja mi się dużo bardziej podoba niż pomysł, że do samego końca jesteś w takim oporze i masz takie, kurde, nie chcę. Ja wolałabym właśnie umierać w takim okej, fajnie było. Przede wszystkim w ogóle nie chcę umierać. Do tego zaczynam. W ogóle co to ma być za poroniony pomysł? Ja tego nie akceptuję i nie zgadzam się na to w ogóle. I mimo, że jest to niby ode mnie nie, w ogóle nawet nie przyjmuję, że jest to ode mnie niezależne. W ogóle jakaś bzdura. Słuchaj, to tym bardziej dziękuję, że się ze mną spotkałeś. W sensie to, jeśli to jest dla ciebie taki
taki mocny temat, to w ogóle mam mega szacunek do tego, że... Bo ja ostatnio postanowiłem, że nie będę uciekał przed pewnymi rzeczami i ten, zmieniam się. Skąd ta decyzja? Z bycia fajniejszym i z pracy nad sobą. To? Stąd. Szacun. I po prostu pracuję. Obejrzałem Breaking Bad. Mhm. Powiedziałem, że nigdy nie obejrzę tego serialu. Bo główny bohater jest chory. Ja nie oglądam seriali, w których główny bohater jest chory. A to potem stwierdziłem, że... Nie, beznadziejne było. To okropne było. Ale ten... Ale serial jest dobry. Prawie go kończę. No. A oglądałeś Six Feet Under? Nie, właśnie. To chyba już dla mnie za dużo. O, to twoja to dziedzina. To jest świetny serial, naprawdę. Bo tam no, oczywiście jest ten temat śmierci, ale to jest taka... No, naprawdę polecam. Six Feet Under, ja to... No, to jest coś magicznego. Znaczy, zdaję sobie sprawę, wyglądało to jak... dobry serial, w sensie wyglądało, bo nie wiem, ja chyba widziałem jakiś jeden odcinek, czy niecały jeden, no tak, tylko to się dopiero zaczynało i... Ale potem sobie stwierdziłem, że chyba nie chcę tego mieć na tak cały czas. No może kiedyś wrócić do tego. No może, no. A kiedy dzwoniłeś do mnie jakiś czas temu, żeby się umówić na tą rozmowę, to wtedy już powiedziałeś, że się trochę boisz tego spotkania ze mną. No tak, ale nie. Na przykład od tego czasu właśnie trochę mi się zmieniło w głowie już i już stwierdziłem, że a pieprzyć to. A powiedz mi jeszcze, ale takie okropne detale, nie wiem, ludzie jak odchodzą, nie wiem, pierdzą, czy coś z nich uchodzi z nich jakieś gazy, czy co się dzieje? No wiesz co, w momencie śmierci wszystkie mięśnie się rozluźniają. No. Więc wychodzą z różnych utworów ciała. Może wychodzić chyba. Ja pierdolę, to jest możliwe. Tak to jest. Pokorzenie. A jeszcze... Straszne to jest. A jakieś coś takiego jeszcze, że są jakieś na przykład skurcze mięśni po tym wszystkim, po jakimś czasie i nagle ktoś się potrafi ruszyć? Słyszałem o takim czymś? Słyszałeś o tym? No jakieś takie małe impulsy jeszcze mogą być, w sensie takie duże ruchy raczej nie, ale no pojawia się, no ciało robi się sztywne. Takie, to się nazywa stężenie pośmiertne, że to się zaczyna tak mniej więcej pół godziny, albo 2 godziny, albo do 4 godzin po śmierci, zależnie od wielu czynników. I to polega na tym, to są takie chemiczne procesy w mięśniach, które spowodują, że mięśnie robią się sztywne przez jakiś czas i potem to znowu znika. No, jak to taki... jest po niemiecku? Mięśnie robią się sztywne? Leichenstarre. No, myślałem, że niemiecki język to opisuje najlepiej. Straszny język. No. Słuchaj, czy ja o coś nie spytałem ważnego? Ach, moglibyśmy się o wielu rzeczach rozmawiać. No, o czym nie spytałem ważnego? Co? Ach, nie, myślę, że na dzisiaj... Wystarczy? Na dzisiaj wystarczy. Oh. Tak. Masz ulgę teraz? Że... Nie, znaczy mam, bo pojadę coś zjeść i nie będę w ogóle o tym myślał. Ale słuchajcie, no życzę wam wszystkim, żebyście nie umierali. Chyba że jesteście podłymi, ohydnymi ludźmi, wtedy umierajcie jak najszybciej. Bo do niczego nie jesteście potrzebni. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja też się dziękuję. Essa. Czekaj, ja swoją kurtkę jeszcze tutaj.